Wyznacz pochodną funkcji h. Funkcja h jest przedstawiona w postaci iloczyną dwóch funkcji. Wykorzystamy więc wzór na pochodną iloczyną dwóch funkcji. Pierwszą funkcję nazwijmy więc f od x, natomiast drugą g od x. Zapiszmy więc. Obliczamy pochodną funkcji h po x. Według wzoru najpierw mamy pochodną pierwszej funkcji, czyli funkcji f. Zapiszmy więc, że mamy pochodną z 2x kwadrat minus 7x. Następnie mnożymy to przez drugą funkcję, czyli druga funkcja u nas ma postać x do trzeciej minus 3x plus 1. Następnie we wzorze mamy znak plus. Dalej mamy funkcję f od x, czyli tą pierwszą funkcję, przepiszmy więc ją, czyli mamy 2x do kwadratu minus 7x i mnożymy ją przez pochodną drugiej funkcji, czyli mamy razy, zapiszmy naszą drugą funkcję i z niej będziemy liczyć pochodną, czyli to jest x do trzeciej minus 3x plus 1 i z tego będziemy obliczać pochodną. Więc obliczamy. Pochodna funkcji h od x wynosi. Najpierw obliczmy pochodną tych dwóch funkcji, które znajdują się w pierwszym nawiasie. Czyli składa się, jest to suma dwóch funkcji, czyli najpierw mamy tutaj stałą, przepiszmy tą stałą i pomnożymy ją przez pochodną x do potęgi drugiej. Tu wykorzystamy wzór, x do, pochodna z x do potęgi n tej. Czyli n przeskoczy nam przed x, a w potędze zostanie nam n-1. Czyli w naszym wypadku dwójka przeskakuje przed x, a w potędze mamy 2-1, czyli 1 zostawiamy samego x. Następnie mamy pochodną z minus 7x, czyli stałą przypisujemy, i mnożymy to przez pochodną x. Pochodna z x wynosi 1, czyli mnożymy 7, 7 przez 1, możemy zostawić całą siódemkę. Następnie drugą funkcję przepisujemy. Dalej. Pierwszą funkcję, pierwszy nawias przepisujemy, czyli 2x do kwadratu minus 7x przepisujemy. A teraz będziemy liczyć pochodną z drugiego nawiasu. Czyli najpierw mamy pochodną z x do potęgi trzeciej, czyli korzystamy znowu z trzeciego wzoru. Teraz nasze n wynosi 3 więc trójka przeskakuje przed x, a x pozostaje w potędze 3 minus 1, czyli w potędze drugiej. Dalej mamy pochodną z minus 3x, czyli stałą przepisujemy. I pochodna po x pochodna z x wynosi 1. Więc możemy zostawić minus 3. Dalej mamy pochodną ze stałej, pochodna z jedynki, a pochodna z jedynki wynosi 0. Czyli zamykamy nasz nawias. Teraz wystarczy już tylko opuścić nawiasy i wyredukować wyrazy podobne. Zapiszmy więc. H od x wynosi, z pierwszego nawiasu mamy 4x minus 7, czyli mnożymy po kolei przez wszystko, co jest w drugim nawiasie, czyli mamy 4x razy x do trzeciej, to nam daje 4x do potęgi czwartej, dalej mamy minus 12x do drugiej i plus. 4x. Teraz wszystko, co jest w drugim nawiasie, mnożymy przez minus 7, czyli mamy minus 7x do trzeciej, minus 7 razy minus 3 daje nam plus 21x i minus 7 razy 1 to jest minus 7. Analogicznie działamy w, drugich, w dwóch kolejnych nawiasach, czyli mamy 2x do drugiej razy 3x do drugiej to nam daje plus 6x do potęgi czwartej. Dalej mamy 2x do drugiej razy minus 3 to jest minus 6x do drugiej. Teraz mnożymy wszystko z drugiego nawiasu przez minus 7x, czyli mamy minus 21x do potęgi trzeciej i plus 21x. Teraz już tylko wyredukujmy wyrazy podobne. W najwyższej potędze mamy x do potęgi czwartej. Mamy 4x do czwartej plus 6x do czwartej, czyli razem 10x do czwartej. Dalej mamy x do potęgi trzeciej. Tu jest minus 7x do trzeciej. I minus 21x do trzeciej. Czyli razem mamy minus 28x do potęgi trzeciej. Teraz x do potęgi drugiej. Minus 12. Minus 6, co jest razem minus 18, czyli mamy minus 18x do potęgi drugiej. Teraz mamy x, czyli jest 4x, plus 21x to nam daje 25x i plus 21 to razem mamy plus 46x i jeszcze wyrazy wolne, czyli mamy tylko tutaj minus 7.